Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. A w Jarocinie wiosna i związane z tym prace przy sadzeniu drzew. Gdzie pojawią się nowe drzewa, Panie Burmistrzu? Raczej bym się zapytał, gdzie się nie pojawią drzewa, bo tych drzew tysiące w zasadzie się pojawiają wszędzie. Uzupełniamy te braki czy te miejsca, których podczas inwestycji drzewa musiały być zlikwidowane. Także wszędzie tej zieleni drzew jest dużo więcej. Praktycznie drzew, kilka tysięcy nowych nasadzeń, bylin, krzewów to kilkadziesiąt tysięcy. Więc Jarocin rzeczywiście tutaj za chwilę zazieleni się pełną parą i wyjątkowo, tak jak do tej pory nigdy nie był zazieleniony, no ze względu na dużą ilość tych drzew i krzewów, no i to, że przybędzie po prostu tego znacznie więcej. A poza tym podczas też 22 kwietnia, gdzie będzie Światowy Dzień Ziemi i otwarcie parku przy ulicy Szubianki, chcielibyśmy rozpocząć akcję sadzenia i nawołania również mieszkańców do sadzenia drzew, aby ich zasadzono 10 tysięcy przynajmniej w Jarocinie, gdzie będziemy w tym współuczestniczyć. Napisał do mnie list taki Pablo z Hiszpanii, który zachęca do wzięcia udziału w akcji sadzenia drzew i jakby podjąłem tą pałeczkę. I chciałbym również zachęcić młodzież, dzieci na terenie gminy Jarocin do włączenia się tej akcji i apelu Pablo z Hiszpanii, aby maksymalnie dużo drzew nasadzić. I podjęliśmy akcję, aby 10 tysięcy drzew posadzić na terenie gminy Jarocin. Czy ten Pablo w jakiś sposób jest związany z Jarocinem? Do tej pory nie. Mamy wspólnego znajomego, jest nim Leszek Sibilski, który jest wykładowcą na Uniwersytecie Waszyngtonie i współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych i pozwolił sobie do mnie napisać list nawołujący do takiej akcji, aby włączyć również mieszkańców w sadzenie drzew, dzieci, młodzież. No i wydaje się, że dzień 22 kwietnia, kiedy otwieramy park na Szubiankach, jest to też Światowy Dzień Ziemi, jest to dobry moment, aby tą akcję uruchomić i wystartować na terenie naszej gminy Jarocin. Zaprosiłem również Pablo z Hiszpanii i z tego co wiem, to zamierza z ojcem tutaj przyjechać i będzie na rozpoczęciu akcji sadzenia 10 tysięcy drzew w gminie Jarocin. Także myślę, że to fajny taki akcent, że cała Europa będzie się zielenić. A czy już 22 kwietnia będzie można wypróbować ścieżkę rowerową w Wilkowyi? Ścieżkę rowerową w zasadzie już można wypróbować, dlatego że odbiory już się zakończyły i ten pierwszy etap od Annapola do Młynu nad Lutynią jest już wykonany. Przepiękna, przepiękna trasa rowerowa, która myślę, że za chwilę jak zazieleni się wokół niej, będzie najpiękniejszą trasą rowerową w naszym powiecie. Ona już jest gotowa, także odcinek od Annapola do Młynu nad Lutynią można przejechać polami i później dalej przez las. Przypomnę, że tutaj wykonaliśmy tą ścieżkę przez las, nie wycinając drzew, także fajnie ona meandruje między drzewami, które tam w lesie rosną. I na koniec akcent muzyczny, bo zakończył się nabór zgłoszeń do konkursu Rytmów Młodych. Można powiedzieć, jakie było zainteresowanie w tym roku? Oczywiście, że tak. Rzeczywiście zgłosiło się blisko 390 wykonawców, także to jest rekord w historii na edycję Jarocińskich Rytmów Młodych. Także jest to też ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Także to jest też dowód na to, jaką popularnością cieszy się Jarociński Festiwal. Od kilku lat rzeczywiście nie tylko liczba tych kapel, które się zgłaszają do rytmów młodych, ale osób, które przyjeżdża na festiwal, pewnie ze względu na jakość festiwalu, atmosferę i warunki, jest bardzo duża i coraz większa i wszyscy są zadowoleni i dalej później rekomendują to.
Także teraz wszyscy wykonawcy, oni zostaną poddani weryfikacji, której dokona jury i będzie to jury w osobach Marcin Bąkiewicz z Antyradia, Jacek Jędrzejak, Big Cyt, Michał Wiraszko, Muchy oraz przedstawiciele organizatora, czyli burmistrza Sebastian Pluta z muzeum i Tomek Jankowski, lokalny muzyk i dyrektor szkoły. Także tych artystów dokona, wybiorą dziesiątkę artystów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu. Czekamy na wyniki prac Komisji Konkursowej w Rytmach Młodych, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12:15 w Radiu LK.